Dzisiaj rozpoczął się nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych, tak jak w ubiegłych latach odbywa się drogą internetową. W systemie Wulkan dostępne są informacje o ofercie i ilości miejsc w poszczególnych szkołach i oddziałach. Adres z pewnością znany jest wszystkim uczniom. Absolwenci podstawówek muszą pamiętać o kilku ważnych terminach. Nabór trwa od dzisiaj do 10 lipca do godziny 15. Ale do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa znacznie krócej, bo tylko do 22 czerwca do godziny 15. Między 26 czerwca a 10 lipca do szkoły pierwszego wyboru należy osobiście dostarczyć oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Od 31 lipca do 4 sierpnia złożony wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 12 sierpnia zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Między 13 a 18 sierpnia kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego wcześniej, do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. 19 sierpnia do godziny 14 szkoły ogłoszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.